16 grudnia w Powiatowym Zespole nr 2 w Oświęcimy odbyła się konferencja, której głównym tematem były zmiany, jakie czekają nas w związku z reformą oświatową. Spotkanie było również okazją do rozmowy na temat pełnej oferty edukacyjnej Powiatu Oświęcimskiego oraz możliwości dotarcia tej oferty do doradców zawodowych tak, aby mogli ją przekazać uczniom szkół gimnazjalnych. No nie ma możliwości, żeby w dzisiejszych czasach takie rzeczy nie były konsultowane, dlatego dzisiejsze spotkanie, dzisiejsza konferencja, chcemy posłuchać też uwag, jakie mają... Dyrektorzy, nauczyciele ze szkół podstawowych czy gimnazjów i również wysłuchać tego, co powinniśmy zrobić albo jakie też wprowadzić udogodnienia czy jakie rozwiązania, tak żeby uczniowie wybierali placówki, które należą do Powiatu Oświecimskiego. Dzisiaj będziemy wymieniać się doświadczeniami z zajęć warsztatowych w szkołach. Będziemy opowiadać, co robimy z młodzieżą. Przede wszystkim chcę powiedzieć na temat zajęć indywidualnych, bo one są w sumie najważniejsze. Zajęcia warsztatowe, jakby przekazują to najważniejsze informacje dotyczące rynku pracy, tego jakie mamy szkoły, jakie zawody. Natomiast zajęcia indywidualne polegają głównie na rozmowie takiej stricte oko w oko z młodym człowiekiem. I przede wszystkim ci młodzi ludzie, trzeba powiedzieć, że mają wielkie dylematy przy podjęciu, przy podjęciu decyzji o szkole, o zawodzie. Na konferencji przekazane zostały również wyniki ankiety, która została przeprowadzona w szkołach gimnazjalnych w październiku. Dużo łatwiej jest podejmować decyzję w oparciu o jakąś diagnozę. Ta diagnoza wydaje się dość dobra na ten moment, bo to już drugi rok z rzędu tam ankietę udało nam się wspólnie z placówkami gminnymi przeprowadzić. I tak na dobrą sprawę pozwala nam na zdiagnozowanie tego, jakie są zainteresowania po stronie uczniów, bo, bo często można popełnić taki błąd, że przygotowuje się ofertę, a ona no nie trafia na zainteresowanie. Więc lepiej zdiagnozować i przygotowywać oferty edukacyjne pod rzeczywiste zapotrzebowanie i zainteresowania uczniów. Wydaje się, że taka populacja, którą udało nam się poddać ankiecie ponad tysiąc uczniów jest taką miarodajną informacją. No i trzeba z tego skorzystać trzeba na tej bazie budować. Ale również też jest istotne, żeby wypowiedzieć, czy dyrektorów, czy wychowawców, czy organów prowadzących gminy w tej kwestii zabrały głos, tak żeby to rzeczywiście było odzwierciedlenie tego zapotrzebowania, które wśród uczniów jest, jeżeli chodzi o edukację. Młodzież ma różne upodobania zawodowe. Najwięcej, najwięcej tutaj jest pod kątem technicznych zawodów, ale w dalszym ciągu młodzież chce, Iść do liceum. No, jeszcze to nie jest, nie, nie przekłada się tak, jak powinno. Natomiast robimy wszystko, żeby rzeczywiście młodzież patrzyła na to, co się dzieje na rynku pracy. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz doradcy zawodowi.